okryłem się hańbą. Nie chcę nic sugerować, ale jak teraz wyjdziecie, to będą mniejsze korki na drogach. A ja pluję na tą waszą cukierkową propagandę. Tam, skąd pochodzę, święta i gwiazdka to koszmar. Gwiazdka była za pasem i dość późna godzina, a przy mnie siedziała najpiękniejsza dziewczyna. A kiedy myśleli, że bezpiecznie wrócili do domu, usłyszeli, jak otwierają się drzwi do ogrodu i zobaczyli... Ha! Śmieszne! Zobacz, jak się przez ciebie trzęsę! Ej, no nie złość się! Tak się wygłupiam! No daj buzi! Łabuzie, wiesz, że ci wszystko wybaczę? Co to było? O, nie, nic z tego! Drugi raz nie dam się nabrać! Nie, nie! Czekaj! Teraz naprawdę coś chyba słyszałem! Głupsze, co w życiu słyszałem. Dlaczego wciskasz dzieciom ciemnotę? To wszystko prawda! No dobra, moi państwo, i na tym zakończymy to nasze miłe spotkanie, bo tak się